Szanowni Państwo, moją prezentację chciałbym rozpocząć od krótkiego pytania. Czyli kto pije wodę? Każdy. Dlatego też cel i powód moich badań jest już jasny. Wstępić wodę czystą i nieskażoną. Nieskażoną, na przykład zanieczyszczeniami organicznymi. Do takich zanieczyszczeń możemy zaliczyć farmaceutyki, pestycydy, czy też barwniki. Te zanieczyszczenia są obecne w wodzie w niskich stężeniach. Mam tu na myśli mikrogramy na litr, czy też parę gramów substancji w milionach litrów wody. Przez to system oczyszczania ścieków nie było projektowane pod kątem usuwania tych zanieczyszczeń. To było błędnym podejściem, ponieważ te zanieczyszczenia cechuje silna aktywność biologiczna prowadząca do nowotworów czy też mutacji. Proszę sobie wyobrazić, strąg tęczowy po ekspozycji na wodę zawierającą diklofenak, popularny w ostatnim czasie lek przeciwzapalny, ma zapalną wątrobę i nerki tym związkiem chemicznym. Co jest przerażające? Ponieważ już nie tylko będziemy pić skażoną wodę, ale i również spożywać skażoną żywność. To jest przerażające, bo i tak, i tak na sam koniec to my będziemy końcowymi odbiorcami tych zanieczyszczeń. Dlatego też ważne jest, abyśmy znaleźli odpowiednie sposoby na usuwanie tych zanieczyszczeń. Z mojej strony mogę Państwu zaproponować materiały cyklodektrynowe. Cyklodektryny to rodzaj cukrowców o strukturze pierścienia. Cechuje je duże powinowactwo do związków organicznych. Właściwość ta była wykorzystywana wcześniej w farmacji, Poprzez tworzenie kompleksów inkluzyjnych ze związkami organicznymi, tak jakby nawlekalibyśmy palec, w którym jest cząsteczka, cząsteczka organiczna, na pierścień na nawlekanie pierścionka na palec. W trakcie moich badań otrzymuję materiały nierozpuszczalne w wodzie, które w kontakcie ze ściekiem wodą skażoną będą działały jak filtr wyłapujący zanieczyszczenia organiczne, a pozostawiając jedynie cząsteczki czystej, nieskażonej wody. Dlatego też. Argumentami, przepraszam, argumentami przemawiającymi za moimi materiałami jest są wysoki stopień usuwania zanieczyszczeń, szeroki zakres pracy w środowisku silnie kwasowym, silnie zasadowym, praca przy wysokim stopniu zasolenia, ale i uwaga, co najciekawsze, szybki czas pracy. W ciągu jednej minuty aż 80-90% usuwania zanieczyszczenia. To jest o tyle ciekawe, że moglibyśmy to wykorzystać przy systemach dynamicznych, gdzieby mój materiał stanowił wypełnienie w postaci sproszkowanej, jak węgiel aktywny, jako wypełnienie kolumny przy ciągłym przepływie zanieczyszczenia. W ten sposób moglibyśmy już usuwać zanieczyszczenia nie w długim okresie przy ciągłym przepływie, ale w ciągu jednej minuty byśmy już pozbywali się 80-90% zanieczyszczeń. Takie rozwiązanie byłoby ciekawym elementem przy usuwaniu ścieków przemysłowych, oczyszczaniu ścieków przemysłowych, ścieków szpitalnych, czy też ścieków komunalnych. Dlatego też mam nadzieję, że w przyszłości Państwo i ja będziemy cieszyć się czystą i nieskażoną wodą, zdrowym środowiskiem, ale i również niezagrożonym zdrowiem. Dziękuję za uwagę.